Witam na kanale Enduro Concept Garage z największej w tej części Europy imprezy, z największego eventu Enduro. Jak wszyscy się domyślacie, Red Bull 111 MW. Dzień pierwszy. Zawodnicy zajmują swoje miejsce na padoku, a ja na trialówce. Trudno uwierzyć. Widzicie te zdjęcia? Dzięki uprzejmości dobrze znanej osoby bardzo chciałem podziękować Guliemu za udostępnienie mi swojej trialówki do nagrania tego materiału. Guli, wielkie dzięki w imieniu własnym, ale także w imieniu wszystkich, którzy będą oglądali ten materiał. Tutaj tor treningowy. Na tym torze trenują zawodnicy pro, zawodnicy klasy amator. Wcześniej widziałem, jeździł tutaj Walker. Generalnie, jakby to powiedzieć, siwy dym. Jutro zaczną się kwalifikacje. Zawodnicy będą puszczani. I odpowiednio klasyfikowani. Szukam znajomych twarzy. Ale na razie znajomych twarzy nie widać. Generalnie panuje względny spokój i względna cisza. Cisza przed burzą. Ponieważ jutro zacznie się prawdziwa wojna. Pierwsza rozgrywka. Czuć atmosferę prawdziwych zawodów. Ale to, co czuć jeszcze bardziej, to zapach przepalonego oleju do 2T z przewagą truskawki. Zawsze chciałem przejechać się na takiej trialówce. Bardzo lubię, kiedy Bully wrzuca materiał właśnie na trialu. Jest to fantastyczny motocykl do nauki, ależ się kurzy. Fantastyczny motocykl do nauki. Wierzcie mi, jak bardzo on jest lekki. To jest wręcz nieprawdopodobne. Choć moja Beta należy do lekkich motocykli, to jednak nie umywa się do wagi takiego triala. Jakże łatwo ten motocykl postawić na gumę. Naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolony, że miałem możliwość przejechania się na takim Sherco.
kusi mnie, żeby sobie kupić takiego triala, bo naprawdę jeździ się na nim bardzo przyjemnie. Swoje miejsce na ziemi tłumaczy, zaliczona!